Siemanko, siemanko Mugole, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Hogwarts Legacy. Rzecz jasna, umówiliśmy się na spotkanie z Poppy, więc udajmy się od razu, ona już tam na nas czeka. No, no nie czeka, my będziemy musieli poczekać na nią, ale wiecie co mam na myśli, oczywiście. No i już jest, dobra. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at ja the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying legnots in plimpies. No, jak i babcia zajmuje się badaniami nad różnymi jakimiś tam stworzeniami, nie? What was she sending you? Co ona ci miała przysłać w tej paszce? I was going to give it to Professor Howen for the measles. Pasze. Boże. Pasze dla zwierząt. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Dobra. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Dobra, ona dowiedziała się, gdzie poleciała ta smoczyca. No i na pewno powiedziała, że gorączkowo szuka tego jaja właśnie. No, już dotarliśmy na miejsce. This is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Dobra, oh, and czyli one mamy... more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Dobra. Mamy nie irytować jej zbyt mocno. No to się wydaje troszkę za proste, nie? Pójdziemy, oddamy jej jajo, smoczyca będzie jakże zadowolona. Mam nadzieję, że nas nie zeżre na obiad. Oho, ja to już usłyszę. Ja jeszcze nie widzę, ale ją słyszę bynajmniej. Kurczę, pasowałoby, żebyśmy mogli pozbawić się tej cholernej obroży, którą miała na szyi, nie? Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. O jest, zobaczcie! Wow! No, musi się martwić i wkurwiać, gdzie jest to jajo, nie? Znaczy, trzeba uważać, bo ona może być bardzo poddenerwowana. Revelio. Zobaczmy, czy coś tutaj się mamy. No, tylko jakieś znajdźka jedna. O, ale fajna lokacja, nie? For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Kurwa wilki. Defend them. Zaraz to zbierzmy. O, ona użyła kapusty. Fajnie. Revelio. Będzie jeszcze jakiś wilk? Nie. Za spokojnie to wszystko wygląda, powiem wam tak szczerze. Aha.
Dobra, to how są. Charming. They keep in touch with each other. No, ładnie skończyli, jak chcieli złapać tą smoczycę i bardzo dobrze. Kurde. There she is again. Trzeba naprawić ten most. She's breathtaking. Reparo. From a fantastic. Ładnie wygląda ten smok. Smoczyca. W ogóle ta lokacja jest świetna. Revelio. Tam widać na dole, gdzie mogli chyba pobuszować później. Tam jest jakaś znajdźka, już widziałem skrzynię. Te znajdźki nie są, kurczę, niestety jakieś mega świetne. Wszystkie tu... I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Ej. Hebrides love sheep. How lucky for us. No właśnie, to, no ona mówi, że z daleka możemy wyglądać jak owce. A smoki lubią owce, także nie jest głodna, bo tam się gówniano karmili. Patrzcie, jaka lokacja. Wow. Jak skończymy to zadanie, trzeba tam koniecznie polecieć na miotle, nie? Ja sobie zerknę na mapkę, tylko w ogóle gdzie my wylądowaliśmy, słuchajcie. Gdzie my tu wylądowaliśmy, mapa? Ej, mapa jest niedostępna? Z jakiej to racji? Ej, nie mogę włączyć mapy. Ciekawe dlaczego, nie? Dobra, ruszamy dalej. Fajna miejsce. Revelio. Dobra, ale my tu nie możemy się wdrapać, czyli gra nas zmusza do tego, żebyśmy zeszli na dół. Watch your step. O, watch your step i spadłem sam. All just raring for a fight. Cały czas powtarza, że ona musiała być bardzo wygłodniała. Nie wiem, czy to ma nam poprawić humor. Znaczy wątpię. Mi bynajmniej nie poprawia, nie? Revelio. Tak widać, już ona tutaj posprzątała wszystkich. Okej, okay, coś się dzieje. Ciekawe, jak je wytłumaczyć, że my nie chcemy... O, nie ma obroży. Czyli jednak zdjęła ją jakimś cudem. Zerwała. Jak je wytłumaczymy, że my chcemy jej oddać teraz te jajo? Pomiń... Smoczycę i spisz się do jej gniazda. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Dobra. To się udało. Dobra, to znaczy nie zwlekajmy, tylko już. Revelio. Wbijamy się. O kurde. I to taka zręcznościówka teraz. Po prostu za każdym razem za inną przeszkodę trzeba się chować. Ciekawe, czy jeden taki strzał by nas mógł zabić, ale raczej nie chcę tego próbować. Trzebaż czy nie? Dobra. Dobra. Troszkę to intuicyjne, no ale okej, no tak sobie to wymyślili. Po prostu bieg za przeszkodami, chowanie się i tak dalej, okej. Okay. Pamiętajcie o tym, że oczywiście... O kurde, chyba będzie... No, zobaczcie. Prawie nas zabiła, nie? Umyś jajo w gnieździe. Czyli oddajemy to jajo na 100% teraz. Takie proste to było troszkę z tym przebiegnięciem. O, prawie nas zabiła, tak? Bo... Ja troszkę zlamiłem, ale pamiętajcie, że ta gra nie może być też jakaś
naprawdę wymaksowana, to nie jest Souls-like, bo Hogwarts Legacy ma bardzo zróżnicowane community i naprawdę ludzie grają, naprawdę bardzo jest zróżnicowany wiek tych graczy, tak? Myślę, że dość młodzi ludzie też grają, także to nie może być nie wiadomo jakie trudne. Aczkolwiek walki, no, są kurde nieraz wymagające. Troszkę na dłuższą metę robią się powtarzalne. Może. Ale... I tak to jest wszystko kurde świetne w tej grze. Dobra, zwracamy to jajo. Niestety i niestety. I no właśnie, spieprzajmy stąd. No kurde. Dobra, chyba będziemy mieć unifory za oddanie jaja. Troszkę przypomina grę o tronie Jona Snow, nie? Ta scena. Myślałem, że ona jest zeżre. Było mocne. No, jednak się udało, nie? That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Nie ma za co. Should we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. No, a wcześniej jeszcze uratowaliśmy hipogryfy. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. O co ci chodzi? Musimy szybko uciekać, bo... No... Chyba, że w ogóle nie odpuścili ci kłusownicy, bo ona się dziwi, dlaczego oni nas teraz nie szukają. Nie gonią i nie ma ich tu i nie ma zasadzek i tak dalej, i tak dalej. I teraz mówi, ej, oni prawdopodobnie w ogóle nie odpuścili, szybko musimy uciekać, bo ona musi wysłać sowę. Ale co, jak, dlaczego? Jak mogłam być tak ślepa? O co ci chodzi? I zadanie jest zakończone i nie ma jej. Ej, nie rozumiem. Może to będzie... I naprawdę nie rozumiem, co tu się stało. Jej już też nie ma, nie możemy już znowu z nią pogadać. Ej, dziwne trochę, nie? Troszkę to dziwne. Nie kumam za bardzo, kurwa, co tu się stało. Na pewno ona się jeszcze nas odezwie. Ciekawe, czy żeby to nie chodziło przypadkiem o jej babcie, tak? Że ona się coś długo nie odzywa. Że oni, kurde... Porwali ją albo coś z nią zrobili, nie? Nie wiadomo, nie? No to w sumie dziwne zakończenie troszkę. Revelio. Chyba. Zajrzyjmy sobie w ogóle do ekwipunku. Czy mamy coś lepszego? Jeśli nie, to wszystko sobie oczywiście sprzedamy, jak już jesteśmy w Hogsmeade. Żebym później nie narzekał, że o kurde, nie sprzedałem. Znowu nie ma miejsca, nie? Także widzę, że spoczko. Znaczy spoczko, no nie spoczko, że wszystko jest słabsze, ale... To jest nieodkryte. Ale jest legendarne. Także może coś z tego będzie, dobra. Idziemy sobie pohandlować. I później zajrzymy sobie do zadań, co nas tam jeszcze, kurczę, czeka. Zamknięte. Kurde, ja wiem, że ja za każdym razem to powtarzam, ale za każdym razem
tak mi się zacina. Znaczy, nie tak mocno, ale bez przesady, ale... No, czuję takie spadki płynności tej gry w Hogsmeade właśnie i w Hogwarcie w środku. Jest jednak dużo detali i kurczę, no... Dobra, I'm back. Ja wiem, tylko że chcę po prostu z tobą pohandlować, koleżko. Sprzedać ci to wszystko. Bo przez to, że kupiliśmy od ciebie miotłę za tyle cashu, to wygoliliśmy się całkowicie. To zbierajmy i sprzedajmy. Dobra, co my tu mamy? Mogę to sprzedać. I tak słabszy jest. Też jest słabsze. Możemy sprzedać, ale nie wiadomo co to jest, czyli jeszcze sobie to zostawimy. Dobra, fajnie. Zrobiło nam się miejsce przynajmniej. Zaglądamy do zadań. W ogóle najpierw zajrzymy na mapę. Nie było dane nam w ogóle zobaczyć, w którym miejscu my byliśmy, jeśli chodzi o tego smoka, nie? Cholera wie, gdzie my byliśmy. Pojęcia nie mam. Ja nie chcę mi się teraz tego szukać na piechotę. Wiem, że było jezioro, jakaś woda, jakieś ruiny były na tym jeziorze. To jest jedyne, co widzieliśmy jakby spoglądając, kurczę, z tego tarasu tam widokowego. Tak naprawdę nie wiem, może to jest to? Nie, chyba, kurde. To jest jedyna podpowiedź. Tu jest jeszcze sporo takich rozlewisk, jezior. Może to tu? Zobaczcie, tu jest takie wzniesienie. Górująca kopalnia, nie. Bardzo ciekawe. Ale my mamy jeszcze też... Ej, kurde, zobaczcie. Wybrzeże kłusowników. Boże, w ilu ja nie byłem jeszcze miejscach. No, myślę, że jeszcze z rok pogramy sobie w tą grę. Na spokojnie. Dobra, misje. Co my tu mamy? Rozmowa z... Aha. Z nią, dobra. To jest kolejna próba, nie chcę na razie tego robić. Sięgając nieba. Aha, mamy się pościgać. Przyjacielskie wsparcie. Odszukaj grotę i wejdź do niej. To jest zaznaczone w ogóle na mapie. Jeśli nie, to nie będę teraz tego robił. Chyba jest zaznaczone. Tak. To jest zaznaczone. Musimy sobie przerzucić na mapę świata. Czyli ta grota jest gdzieś tu. Okej, czyli tu mamy... Szybko podróż, śmigamy, bierzemy się za to zadanko. Jakaś przygoda będzie, powalczymy troszkę. Ważne, że oddaliśmy te smocze jajo. Jestem ciekaw, jaka będzie kontynuacja tej historii i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu dostaniemy kolejną wiadomość od Sebastiana, żeby robić dalej ten wątek. Myślę, że dostaniemy kolejną wiadomość właśnie po tej kolejnej próbie, ale najpierw przed kolejną próbą chcę odwiedzić jeszcze Hogwart. Oczywiście. Co jest to miejsce, gdzie są te strale? Może tak. Przed kolejną próbą chcę odwiedzić koniecznie Hogwart, dlatego że chcę zobaczyć tą wielką salę, tam gdzie wszyscy się spotykają, gdzie wszyscy jedzą, bo na pewno ma zajebistą dekorację, jeśli chodzi o święta. Nie, to już jest tu. Chodzi o święta, na pewno ma zajebistą jakąś tam właśnie choinkę albo coś takiego, więc chcę to zobaczyć koniecznie. O. This must be the cavern Mrs. Bottle mentioned. Wow! Dobra, sobie zląduję tu. Złote jaje, popiółko, teraz sobie to zbiorę. Wypiję sobie eliksir, fajnie. I zobaczymy zaraz. Back for more, I see. Levioso! Levioso! Kurwa, we dwoje trafiliśmy się. Ej, no. No co teraz? Już wszyscy? Już? Pokonałem ich? Okej. Dobra. Ej, no mam nadzieję, że... Tu ktoś jest. Gdzie? Na dole ktoś jest. O, tu ich jest trochę. I to jest trochę lipa. To jest to, o czym ja mówiłem. Zobaczcie. Są na dole kłusownicy oczywiście. A ja mam ten obóz zaznaczony jako odwiedzony. I to jest to, co mówiłem wcześniej. Nie podoba mi się to w tej grze, że oni się cały czas w tych obozach respią. Jak ich raz pokonaliśmy, powinno ich tam nie być. I to jest takie trochę słabe, nie? Tak samo naprawdę, słuchajcie, mam wielką nadzieję, że
Kolejna próba, kurwa, chociaż ten boss będzie trochę inny. Bo to jest... Aha, czyli chrobotki. Zbierz listy Sirony i zdobądź skrzynię na listy Sirony. Okej, to musimy zrobić. Wracając jeszcze do tematu. To jest największy minus, jak do tej pory... tej gry dla mnie. Że mieliśmy dwóch bossów do pokonania i dwóch identycznych, tak? That's all the Hawklumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Nie chcę się tutaj jakoś przeczepiać, ale niestety, no to jest minus. Duży minus. Teraz tak, nie wiem, czy mam iść tam, czy sobie tutaj najpierw poszli do wody. Skoczmy sobie. Aha, trzeba użyć Lumos. Zobaczymy, no. Ale czuję tak po kościach niestety, że kurczę. Ten kolejny boss będzie identycznym. Rozeź się, paskudne krzuny. Aj, to jest to, że... Kurde. Lumos. Dobra, ta skrzynia jest otwarta i ta też, czy jak to jest teraz? Tu nic nie ma? Nie rozumiem. Drzwi otwarte. Ja zaraz, chwila, sobie wyjdę tu. Teraz rzucę Revelio. Revelio. Wychodzi na to, że nic nie ma. Skrzynie są po prostu puste. Chyba niedobrze. Wychodzi na to, że ktoś tu był, albo przed nami ktoś tu jeszcze jest. I one są puste. Revelio. Jest tu coś? W tym tarasie? Nie. Czyli podpucha, dobra. Tak, robicie, okej. Okay. Rozwalamy to. Mamy iść na dół, okej, okay, czyli tu jest dodatkowe jakieś coś, jakaś znajdźka będzie. Revelio. Co to? Co to za miejsce dziwne? Nic tu nie ma? Opuść otwarte skrzynie? Czy ja jestem po prostu po raz kolejny w miejscu, w którym już byłem i nie czekuję tego, tak? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, teraz to jest podejrzana sprawa, nie? Otwierane skrzynie. Nie wiem, słuchajcie, to jest taka masa lokacji i miejsc, że na przykład może byliśmy w tej lokacji przed, jakby przed zadaniem, tak? Revelio. Bo jakoś nie widzę na to innego, kurde, wytłumaczenia. Chyba, że tu faktycznie ktoś był i tak zrobiony, że... No i już tutaj... Either I'll have to fight that troll, kurde. Or... ładnie. No to kurde ładnie. To sobie wrzucimy. Dobra, zostanie tu. O kurde! Kurde, unik, unik! Trzydziesty pierwszy poziom. Będzie ciężko. Chodź. Kurwa mać. O
Ciężko jest zawsze, kurde, z unikami, ja zauważyłem. Dziś jest walka z trollem. To na spokojnie. Troszkę go walnąć jego maczugą w łeb właśnie. Expelliarmus. Defender. Flipendo. Opóźniłem się. Protego. Depulso. Glacius. Confringo. Wow, trochę za blisko. O kurde. Trochę za blisko podjechałem. Bombarda. Confringo. Jeszcze troszkę. Dobra, jest nasz. No po prostu to robić. Na spokojnie. Naprawdę, bo takie dzikowanie, kurde, to jest. Ja wiem, że zawsze robię tak, kurde, szybko, szybko i to się marnie kończy. Nie służy to ani mnie, ani waszym uszom, ani moim sprzętom, czyli mojej klawiaturze i myszy. To już w zupełności nie. No, co nas tu jeszcze spotka? Widzę, że... Ale kurde, tego soku sobie tyle nazbieramy, że będziemy mieli zajebisty zapas. Zobaczcie, ile tego tam jest. Aha, tu jest kładka, fajnie. Wywyreczka, siemano, kurde, co u ciebie. Następna. Troll was nie zjadł, no w sumie. Z wami to jedynie mógłby sobie... Droga Sirono, wyczarowałem dla ciebie ten maleńki podarek, dowód wdzięczności. Gdybyś na treningu Quidditcha w zeszłym tygodniu nie stanęła w mojej obronie, chyba odszedłbym z drużyny, a teraz wygraliśmy puchar. Bez ciebie dom Ravenclaw nie byłby taki sam. Z poważaniem, Cian. Jeden list mamy. Drugi też. Dobra. A to jest następny, okej, okay, czyli mamy tutaj pełno tych listów. This must be Sorona's box of letters. Mamy wszystkie listy, słuchajcie. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. To wszystko. A, no dobra, spoczko. Mamy te listy. Możemy już się teraz sobie spokojnie śmignąć do niej i je zwrócić, ale wydawało mi się, kurde, możemy tędy... Kurde, nie. Wydawało mi się, że tam jeszcze było sporo na dole tych chorobotków, czy Revelio, jak one tam się nazywają. No ale dobra, nie będę się wracał. Myślę, że zapas i tak mamy sobie, kurczę. Już taki konkretny. Tam jest ten obóz na górze, w którym już byliśmy, o którym wspominałem dopiero. Chcemy to sprawdzić. Jesteśmy tu. Tak. A to jest ten obóz. Skrzynie skarbów zdobyte, a więc tu jest to jaskinia Kondekno. W jaskini nie byliśmy. Aha, dobra, to jest inna jaskinia. Dobra, spoko. Tu mamy legowisko trolla. Dobra, wracamy do niej. Słuchajcie, wracamy do niej. Tu jest jeszcze na dole pełno jakichś bandziorów, więc może nimi zajmijmy. Czemu nie? Czemu nie? Chodźcie tu. Jakże pięknie. Ukończ walkę w wyznaczonym czasie. A, bo to jest jeszcze jeden. Mówię właśnie... Mówię u... O, jeszcze 5 sekund. Kurde, nie dam rady. Kurde, nie zdążyłem. Jeśli zadanie pojedynkowe wyskoczyło. Nie zwróciłem uwagi na nie wcześniej, tak to bym sobie inaczej to rozplanował. A, nieważne, jeszcze będzie okazja, żeby sobie z kimś zawalczyć, może za chwilkę.
Coś tu będzie. Revelio. A to ten Robal. Dobra. Levioso. Revelio. Zamiast suwa, nie? These rocks have seen better days. Revelio. Co to za miejsce? Fajne. Proszę bardzo, i to jedyneczka, bardzo dobrze. Prawda, obiecuję wam, że niedługo się zabiorę za to zadanie i zrobię dwójkę. I pokażę wam efekt już, jak odszukam wszystkich, bo szczerze, słuchajcie, naprawdę nie będę robił tego na odcinku. Jest to tylko chodzenie wszędzie i zbieranie tych demimozów. Demimos, nie wiem, czy to się odmienia w ogóle, także wątpię, że będzie to dla was interesujące. I tak nawet jakbyście chcieli grać w przyszłości albo wzorujecie się na moim, to raczej wątpię, że zapamiętacie lokacje wszystkich. Zresztą do wszystkich prowadzi was też mapka. Revelio. Jest to zbędne według. Czy to są herby Ravenclaw? Dziwnie wyglądają. To wszystko? Coś mało, kurde. Nie ma tu jakiegoś przejścia tajemnego? Tam coś jest na górze. No dobra. Na dole już nic nie mamy, to trzeba wracać. Trzeba wracać w takim razie. Oko, okej. Możemy tu latać w ogóle? Tak, możemy. Bardzo dobrze. Revelio. Nic ciekawego tu nie ma w pobliżu. Dobra, może wracajmy, co? Do niej. Zobaczymy, jakie mam przyspieszenie teraz. Co to było? To były Inferiusy? Revelio. To są bandyci, ci, którzy się zrespili. A, tutaj są Inferiusy, ale my już też ich pokonaliśmy raz. Także sorry, nie będę tego robił drugi raz, ale zróbmy sobie ten stół, jak już jesteśmy koło niego. Czemu nie mogę tego zrobić? Co? To co, bo pochmurno jest, czy co? Jest nie ta godzina. Nie rozumiem. Już jest noc. Dobra, zaraz, przeczekajmy sobie i zobaczmy. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Aha, czyli teraz jest bardziej noc jak wtedy. Dobra. I będzie w takim razie. Okej. Okay. Kręcimy. O. A to jest ciężko ustawić. Udało się. To jest lew. Proszę państwa, lew. Dobra. 3-5. Okej. Okay. Miotła. I ruszamy. My tu mamy po drodze. No, na razie nic ciekawego. Nic nie widać. Siądź, by wejść. Aha, nie możemy. Dobra, oko. W tym razie musimy udać się już tutaj na piechotę, ten kawałeczek. Hogsmeade, here I come.
Pardon me? Might I ask a favor of you? A, weźmy sobie to zadanko od niej poboczne, dlaczego nie? Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Saccharissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. Szanowanym rodowodzie, proszę bardzo, masz mniemanie o sobie. Dobra. Dobra. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Boobatuba pus. Boobatubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Dobra, spoko. I can try and find Tarako some for you if I have the time. Wiecie co? Marvelous. Słyszeliście o czymś takim? I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Boobatubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Mamy dla niej znaleźć... Our spotty classmates are counting on you. Tarako bulwy, słuchajcie. Rosną w zakazanym lesie. Wizyta u kusowników? Porozmawiaj z Poppy. Okej. Okay. Najpierw trzeba oddać te listy. Najpierw oddajmy te listy. Ale wzięliśmy sobie zadanko jedno dodatkowe. Mało robimy zadań takich pobocznych typowo. Into the Forbidden Forest for Boobatubas. I hope oby to było warte ryzyka wybranie się. No dokładnie, oby było warte ryzyka wybranie się do zakazanego lasu. Ale mało właśnie robimy takich zadań pobocznych typowo od NPC spotkanych gdzieś tam na mapce, nie? Więc myślę, że czasami jedno można sobie. Ja kurwa idę, ja chcę wejść przez ten mur, chcę przejść, czy co chcę zrobić? Wow, ale prędkość. Prędkość czasu, słuchajcie. Prędkość czasu to była teraz. Dobra. Oddajemy to i tu następne zadanie. Dużo zadań w nocy. Co to za podejrzane? Podejrzane rzeczy. Aha, czyli tu na dole jest wejść. Okay. Dobra, proszę, mam twoje listy. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggumwell potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. Ode teraz I tym swoim knew głosem. You were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. I saw a letter from someone named Mirabel. Is that Professor Garlick? It is! Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabel, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... Well, got me through some challenging times. But it mildly. Okej, okay, dobra, możemy się po prostu dowiedzieć troszkę na temat tych listów i jej one historii. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. Czyli grała w drużynie Quidditcha. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. Dobra, fajne. Powiedziała, że nie ma jak uczucie złapanie złotego znicza, kiedy twoja drużyna przegrywa 140 punktami. No tak, no bo złapanie złotego znicza to jest automatyczna wygrana drużyny, niezależnie od obecnej w tym momencie różnicy punktowej, czyli to naprawdę jest fajne. Dobra, nie ma za co. I'm glad I could be of help. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you. And for returning this box of letters.
It's nice to reflect on good memories. Zadanie wykonane, moi drodzy. Świetnie. Myślę, że kończymy ten odcinek właśnie takim miłym akcentem. Zadanko wykonane. Zobaczymy, co przyniesie nam kolejne zadanko poboczne. Myślę, że może udamy się do tego zakazanego lasu, także będzie ciekawie. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Oczywiście, jeśli się podobał ten, łapka w górę. Zapraszam nowych widzów do subskrybowania kanału. Trzymajcie się i cześć!